nauczycielu, jesteś ty, naprawdę. Zośkę pograła. Dzień dobry pani. Pani, cholera, starucha jedna. Nie wiem, czy słyszałeś, ale te chłopaki z trzeciej mówiły, że ona ma już 25 lat. Co ty, takie stare jeszcze żyją? Obecna. Jestem. Taki kawał, mój stary go wczoraj z roboty. Mów mi, mów mi. Nie dosłyszałam pytania. Nie dosłyszałem pytania, więc co wiem o Borynie? Więc Boryna... W swojej powieści. W swojej powieści? Nie, nie. Nie, znaczy przepraszam. Boryna w swoich wierszach... Coś ty zgłupiał? Coś ty zgłupiał? Przestań mi podpowiadać. Przecież ja wiem. Tylko skupić się nie mogę. Że niby ja podpowiadam? Od początku lekcji nie zdążyłam nawet ust otworzyć. Pewnie ktoś z tyłu podpowiada. Jak z tyłu? Jak my w ostatniej ławce przecież siedzimy. To trzeba nas było do ostatniej nie sadzać. No więc, jak już nadmieniłem, Boryna w swojej sztuce teatralnej... Nie! Ja wiem, tylko skupić się nie mogę, gdyż na WF-ie zostałem uderzony piłką lekarską i ona bynajmniej nie leczy, ta piłka. Boryna w swojej powieści. Boryna w swojej powieści? Chłopi. Chłopi ją chętnie czytają, gdy coś o warzywnictwie szklarniowym. Nie, nie. A o czym to jest? O chłopach. To znaczy, to jest taki chłopi o chłopach. To jest takie do śmichu. Tam występuje Karkul, Pawlak i tak śmiesznie gadają. Coś ty zwariował? Nie. Tytuł chłopi. A. Boryna! I ona zdradzała z Antkiem swojego męża. Nie! Znaczy nie swojego męża zdradzała.
Czy jego męża zdradzała? Przecież to był chłop. To co, z babą miała zdradzać? Boryna to był chłop. A, Boryna. Ja nie dosłyszałem pytania. Boryna to oczywiste był chłop. Tylko on się tak śmiesznie nazywał, że Boryna, bo on niby nie miał grabiów. Był kułakiem. A, on bił kułakiem tych chłopów. Znaczy nie wszystkich, tylko tych biedniejszych, bo bogaci byli za grubi i się nie przewracali. To jak ja mam zdać do następnej klasy, skoro mi pani same jedynki wstawia? Co, sam sobie to wpisuję, czy co? Sama jesteś Boryna. Otóż jedną z głównych postaci powieści Władysława Reymonta pod tytułem Chłopie jest postać bogatego gospodarza wiejskiego Boryny. Jest to postać charakteryzująca się niesprawiedliwością społeczną, niewrażliwością na krzywdę prostego wiejskiego ludu, ciemiężonego nie tylko przez zaborców, ale i przez rodzimych możnowładców. Jak pani chce, to ja tak mogę jeszcze długo. Nie trzeba. Dziękuję. Ocena bardzo dobra, którą otrzymałam, zdopinguje mnie do dalszej systematycznej pracy.